5 nocy w hotelu Shreka. Witajcie, ja nazywam się Sherrican VR. Witajcie moi kochani widzowie na moim kanale. Dzisiaj będziemy grali w tą jakże zacną grę, która jest horrorem strasznym, gdzie trafimy do hotelu Zielonego Ogra i będziemy musieli tam przetrwać aż 5 nocy. O co w tym chodzi w ogóle, nawet nie wiem. Chyba będziemy musieli przetrwać po prostu. Shrek Hotel to jest horror, więc pewnie będziemy się bali. A, jesteśmy kolejnym bezdomnym użytkownikiem? Znaczy, to co, to jak jesteśmy bezdomni, to idziemy... Aha, no tak, idziemy do hotelu, żeby zamieszkać, no bo mamy pieniądze. Jesteśmy bezdomni, ale mamy bardzo dużo pieniędzy. Musisz tylko zostać tutaj 5 nocy. Wydaje ci się, że będzie wszystko w porządku, tak jak zwykle. Noc pierwsza. Dzień dobry, Shrek! Shrek, ale masz wypierdziany w kosmos ten wiatrak! Nie jest on trochę za nisko? Ty musisz się trochę schylać, bo inaczej to ci głowę normalnie utknie. Mamy jakieś fajne wypasione kwiatki, ale dobra, to nie jest istotne teraz. Hello there! Czemu on tak dziwnie gada? Shrek, czy ty spędziłeś ostatni rok w Rosji? Nie ma to jak z grubej rury. Ej, macie tu jakieś karnety, jak w końcu na 5 dni od razu kupuję? Lezik! Dalej uważam, że mimika twarzy i całość jest lepiej zrobiona niż w Starfieldzie, więc tak, Shrek, twoja graficznie w ogóle gra jest... Co? Shrek, trzeba naoliwić trochę te drzwi, bo wydają dziwne dźwięki. Czy każde z tych drzwi... O, do toalety nie możemy iść. Nie możemy nigdzie się dostać! Dobra, Shrek, idę na górę, jasne? Proszę cię, nie patrzcie tak na mnie. Osiołek! No i się doigarałeś. Mówiłem ci, żebyś tyle się nie odzywał? Mamy też jakieś beczki, to chyba z tego, z Garden of Banban, to zielone dziadostwo. Tu miały być jakieś jumpscary! Miało być strasznie, to miał być horror! A póki co na razie... O, jest ciastek! Ciastek ze śmieciami, które wynosi! Ja nie chcę nic mówić, ale w tym hotelu jak ktoś w nocy chce iść do toalety, to pewnie budzi wszystkich w tym miejscu. No bo... No nie da się nie obudzić nikogo! Ładne światło, gigachat, tutaj kurde Shrek, albo jego stary, co my tu mamy? To jest mój pokój? To ja już wolę być jednak bezdomnym, może jednak. A tam możemy wejść? Nie możemy tam wejść. To tu jest staff only. On jakieś śmieci wynosił. Spokojnie, Sharika. Nic złego się na razie nie dzieje. To idziemy do swojego pokoju. Co, muszę kupę strzelić? Naprawdę? A jak pójdę spać, to co? Zesram się w łóżko? Muszę to sprawdzić. Okej, widzę, że jednak się nie będę mógł zesrać w łóżko. No, niestety, nie mamy tutaj opcji dialogowych, takich wyborów i zaawansowanych jak w Starfieldzie, gdzie mogłem się posrać w gacie już od pierwszych minut. No co jest, Shrek? Where is the toilet? The toilet is over there. Okej, no nie żebym wcześniej to widział, ale jestem upośledzony. Spokojnie, mam zamiar tylko na sufit cię zesrać. Specjalnie dla ciebie, bo wiem, że to lubisz. Uwaga, mokra podłoga. Jakbym zobaczył taki znak w toalecie, to bym miał mieszane uczucia co do tego. Ty, no ale jaka przestrzeń tu jest. A jak nasikam na ścianę, to co się stanie, coś złego? Uwaga, uwaga. Wow. Ta toaleta w ogóle jest posklejona taśmą klejącą. Hej, Shrek, zrobiłem kupę! Shrek, może żeś się kibel zapchał. Idę na górę. Hej, 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 idziemy spać, ale fajnie. Czy to jest już pierwsza noc? Czy ja przetrwałem pierwszą? Naprawdę? Pierwsza noc była łatwa. To ja bym chciał, żeby na przykład we FNAF-ie to tak wyglądało. Że wystarczy się zesrać i od razu przechodzić się do kolejnego. Ciastek! Cześć, ciastek! Ale ty pracujesz! Normalnie jakbyś masło obijał bardziej, a nie zamiatał. Ty się pominąłeś z powołaniem. Ty powinieneś do szkoły muzycznej chodzić i grać na flecie. To tam ciągnąć za dzwonki. To ministranta powinieneś być. Dajesz, pchasz to miotłom! Dajesz, ciastek! Dajesz! Widocznie na minimalną krajową ci płaci, prawda? A jednak musiał to posprzątać! Ojejku, no nic wielkiego się nie stało. Znaczy, dobra, stało się coś wielkiego. Ha! Wiesz co? Gówno! Dlaczego niby mam toaletę sprzątać? Co? Od kiedy to goście muszą sprzątać po sobie w toalecie? O, nie wpuszczą mnie tam nawet. I co, mam mu zabrać to miotłę? O, dawaj to ciastek. On co dalej robi? On płacze. On płacze, bo mu zabrałem jego miotłę!
Nie chciałem! Adio, nie chciał! Przepraszam, nie mogę cię tego oddać. Shrek! Ale twój przyjaciel tu płamcze! Ja się aż boję, co się stało w tej toalecie. Ej, no ale nic złego tu się nie stało. Co jest? I co? I to wszystko? Naprawdę mam to wszystko sprzątać teraz? Ej, no... Przecież to nie ja narobiłem na tą podłogę. Ej, co? Chyba posprzątałem wszystko, nie? Tak, posprzątałem, bo już odłożyłem nawet miotłę. Shrek, posprzątałem! Ej, ciastek! Halo, co jest? Co ja mam zrobić teraz? To co, mam iść do pokoju po prostu? Mogę iść spać? Nie, płakusiaj ciastuś, mam musiał kupić nową krytkę. Się dalej zastanawiam, o co chodzi z tym osem, co on takiego zrobił? Co to było? Kto to był? Co to za Jozin z Bozin? On się przyglądał tutaj temu pięknemu rysunkowi. Cokolwiek tu było. Aha. Przecież przed chwilą na nie patrzyliśmy! Tu jest dosłownie jeden obraz. No ile ty się chcesz na niego patrzeć? Oh fuck. Oh my god! Ten Shrek to nie wytrzyma. O, ja skończę jak ten osiołek na ścianie. Hide painting. Tu mamy wybory w ogóle? Weźmiemy i. O, gdzie go schowamy? Możemy go gdzieś schować? Możemy go gdzieś schować. O, tam Shrek chyba biegł już. Dobra, ale to zły pomysł jest trzymać u siebie te. Ktoś tu pyk. Hi, how can I help? Nikogo nie ma w domu? Just checking in. There's some noise coming from upstairs. Nie było żadnych hałasów, ja nic nie słyszałem. Spałem sobie i tak było spoko, no. I didn't hear anything. Tak samo, no. Are you sure? Tak. Yes, everything is fine. Shrek... All right. Good night then. Spoko, dziękuję bardzo, jaka miła obsługa. Ale było blisko. Ale on jest zielony, no to trochę więcej mu zielonego dodałem. Matko jedyna, tam od razu robić wielkie halo z tego. A tak jakby co, stał na korytarzu i był wściekły po prostu? Oho, obgadują mnie teraz. Co, o czym wy tu gadacie teraz? A ty dalej taki wściekły jesteś na mnie? Dlaczego? Nie mogę jej skorzystać. Mogę i zjeść sobie. Ej, przestań mnie obgadywać, ty śmieciu mały. Bo ci wsadzę tą miotłę w tam cztery litery twoje. Idziemy zjeść teraz ciasteczko, ciekawe co serwują tutaj w tej stołówce. O, to jest mój sąsiad, jaki ładny. Papula sobie hamburgera. O nie, mają pizzę! Zupkę chińską, pizzę, zwykłego banana albo hamburgera? Naprawdę? Ten kot to taki trochę ulany. Kocie, co ci się stało? Ty powinieneś przyjść na dietę. Mniej pizzy, ja chcę banana. Zjemy sobie z naszym sąsiadem. Ja sobie wezmę bananka. Hey, how are you doing? Hello, my friend! My name is Jeff. Okej. I ten dźwięk z Minecrafta. Ja w ogóle nawet nie musiałem zapłacić nic za to jedzenie. No to, że... to brzmi jak osioł trochę nawet. Gdzie ten ciastek uciekł? Co jest, Shrek? Chcesz mi coś powiedzieć? Nie chcesz mi nic powiedzieć? Ej, naprawdę? To jest cały trzeci dzień? Nie no, wy sobie chyba jaja ze mnie robicie teraz. Mogę ten obraz stąd wziąć? To był cały dzień trzeci, który poświęciłem tylko i wyłącznie na zjedzeniu banana? O, a teraz Shreka już nie ma. Ale za to przyszły kartony. I jest dostęp do toalety. Wiecie, co to oznacza? Coś, co tygryski lubią najbardziej. Ma, 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 ma. No, akurat mnie ciśnie po tym bananie. Ale to zaraz. Oho, gdzie są wszyscy? Shrek, Kut? Did you do this to my great, great grandpa picture? Fuck! Mówiłem, żeby to zabrać z mojego pokoju! Ale jestem dzbanem, że to zostawiłem sobie koło łóżka. To nie ja. To nie wiem. Nie, pierwszy raz widzę na oczy to. Ale ja nic. Ale ja nie chciał! Ale ja nic. Ja chciałem go odświeżyć tylko, bo był za bardzo zielony. On wyglądał taki zielony, zgnity, a ja go chciałem zrobić taki zielony, powiew wiosennej, trawki, bryzy, coś tam. Jeszcze coś. O nie, no każe mi pracować dla siebie. Oh my god, tylko nie kartony, czyż tam ludzie umierają od nich. A my Boże, Shrek, no jakoś się to gadamy, no. No nie, bądź taki zły, no. No weź, no, mordko. Okej, on jest mega wściekły.
Ja mam po jednym kartonie to nosić? Coś tam mówił mi, żebym na górę to zaniósł do jakiegoś magazynu czy coś. O, i co, będziesz tak stał nade mną? Jezu, no tylko minęło, że masz też 360... No... Siomuś... Jak mam to tam z... A, to tu. O, i tu broń macie jakąś średniowieczną. A po co ci takie rzeczy w ogóle? W hotelu? Chcesz mi coś powiedzieć? Masz jakieś tajemnice? O! Jeff! Siema! Hey, how are you doing? No, on gada. Mógłbyś mi pomóc z kartonami. Jej! Pomaga mi! Mam swojego własnego przyjaciela, którego wykorzystuję! No i Shrek będzie zaraz. Nie, to miałeś zrobić. Ej, a jego puściłeś! Co jest? To jestem taki gruby? No wiesz, no ja se wypraszam, jestem puszysty. Dobra, Shrek, zrobiłem wszystko. O, nazwa mnie Good Boy. O, tak mi mów. O, tato, mów mi tak jeszcze. Wiedziałem! Od początku podejrzewałem go, że on ma możliwość patrzenia 360. Wiedziałem, że on ma oczy w tyłku. I nie tylko ma oczy w tyłku. Okej, to ja idę spać. Myślałem, że się bardziej wścieknie za ten obraz w sumie. Co to jest Midnight Zero? Hello? Po czwórce to miało... A bo to Midnight, a nie Night. Ktoś tu się nie uczył liczyć chyba. Shrek, bo ja się obudziłem w środku nocy. Nie! Jeff! Co oni ci zrobili? Jeff! Sąsiad, jadłeś ostrego kebaba? Co się stało? Jeff zaliczył zgona. Uczcimy to minutą ciszy. Wystarczy. Idziemy dalej? O nie! Shrek Juice! On sprzedaje swoją wodę gamingową! Po zawyżonej cenie. 90% jaja Shreka, 10% coca... No nie mów mi, że to wypijesz. No nie! Nie. Ale... O, no nie. Oho, odleciałem teraz do krainy muminków. Ja się czuję silny, tak? Ile tego mogę? Nie mogę więcej niż jedno w całym swoim życiu wypić. Czy chcę wypić? Oczywiście, że chcę jeszcze jednego wypić. I ja chcę się czuć mega. A może się zamienię w Shreka też? Co? Umarłeś? Łatwo poszło. I am strong now. A, to mi było potrzebne po to, żeby móc rozerwać kraty. Czy jestem w więzieniu teraz? Coś w nocy mnie dopadło. Czy Jeff nie płacił za wynajem, że go dopadło? A, już się... O, to... Ej, to miało raz na całe życie trwać. Jeff, to ty! Ty żyjesz! On jest taki chudy, że powinien przejść pomiędzy tymi kratami. Naprawdę. Wystarczy, że bokiem przejdzie. Ale niech będzie. Spokojnie. Uratuję cię, mój przyjacielu. Muszę się napić? Mam się cofnąć po to, żeby się napić z powrotem tej wody? Take one, but don't drink. Damy naszemu przyjacielowi, on się napije. Masz. Oby nie pił nigdy wcześniej czegoś takiego. Okej. Jezu, jaką mam mordę ten Shrek, co się stało? Shrek! Jezus Maria, co jest? Co się dzieje? To był... Ja nie... Mogłem się powstrzymać, żeby nie patrzeć na to jego mordkę po prostu. Genialny! Dobra, bierzemy kolejny. Tak. Matko, jak złapę przywalił! A my biegniemy? Wyobraźcie sobie, że biegniemy, bo to nie wygląda jakbyśmy biegli. Shrek biegnie! No dawaj, ciśnij, chłopie! Ciśnij! Okej? To wszystko? Czemu on ma taką dziwną twarz? Halo? Wow! Nasz ziom zamienił się w gigaczada! Ja też tak wyglądałem? I teraz będzie potężny, epicki pojedynek Shrek kontra Giga Chadoinator, czyli Jeff z sąsiedztwa. Po wypiciu jednego Energola. Tak. Czy on... wyciągnął sobie z gaci wyrzutnie rakiet. Ale Chad! Hey, thank you for playing. I hope you enjoyed the game. Don't you dare to not subscribe to our website. What?
Chcesz mi powiedzieć, że to była cała gra i to było wszystko? Ja... Nie. No po prostu nie. No to niezłe 5 dni było u Shreka. Wow, spodziewałem się trochę więcej tych jumpscare'ów, no ale cóż, hej! Jak za darmo? A nie, to nie, to nie było za darmo. O, fuck. Jeżeli wam się podobał ten odcinek, to oczywiście możecie zostawić łapkę w górę oraz jakiś komentarz i powiedzieć, co myślicie o tej grze i dać mi jakieś propozycje kolejnych gier u mnie na kanale. Ja się z wami serdecznie żegnam, trzymajcie się i pamiętajcie, nigdy nie kichajcie na obraz Shreka, ani nie zapychajcie mu kibelka, bo się wścieknie. Cześć!